Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World przegląd samochodu Mercedes-Benz Stirling Moss. Mercedes-Benz SLR Stirling Moss. Przede wszystkim na samym początku muszę powiedzieć wam o jednej bardzo irytującej rzeczy. Przede wszystkim niedopracowany cień. Nie ma tutaj cienia z przodu samochodu, widzicie? Jest nie tylko problem samego cienia i że to wygląda nieestetycznie. Zobaczcie, nawet w moim garażu, tutaj o, to szczególnie widać nawet. Zobaczcie, nie ma cienia po prostu, jest niedopracowany ten samochód troszeczkę. I to mnie najbardziej irytuje w tym wyglądzie, bo ogólnie Stirling Moss mi się podoba. Niektórzy mówią, że jest ohydny. Gdzie jest dach w ogóle w tym samochodzie? Mam tutaj szyby. Teraz pokażę wam, jak się je koloruje, jak się tu neony nakłada. Ten samochód jest trochę dziwny pod tym względem, jest niedopracowany po prostu. Ale jest fajny, jest... ciężko stwierdzić, czy jest szybki. Przyspieszenie ma dosyć kiepskie. To jest w ogóle paradoksalne, bo kurde, ten samochód w rzeczywistości przecież jest potworem. W Wordzie natomiast jest coś, jest... on jest tak coś jak Carrera GTO, właśnie. Taki dobry skręt. Właściwie ma mocniejsze nawet nitro niż Carrera GT, ale nie jest to też koksiarskie nitro. Co do wyglądu, no to powiem tak. Niektórzy wolą blond, niektórzy wolą brunetki, a jeszcze inni wolą melanż. Mi się oczywiście osobiście podoba Stirling Moss, a zakochałem się w nim, kiedy pierwszy raz jeździłem w NFS Hot Pursuit 2010, gdzie się jechało po prostu w nocy i tylko te światełka z tyłu było widać. Przód samochodu tak średnio mi się podoba. Mówię tutaj o wyglądzie, bo no, jednak Mercedes SLR czy Mercedes SLR Stirling Moss są właśnie takie auta, gdzie wygląd bierze górę, gdzie wygląd jest ponad osiągi. A jakie są te osiągi? Zobaczmy, jakie mamy tutaj nitro. No, tak, nitro oczywiście działa. Naciskam, ale nic się nie dzieje. No, cholera jasna. Czy ja wam pokażę nitro? Mogę wam pokazać nitro przy pomocy Perfect Startu. No, ale o tym może za chwilkę. Krótko o prowadzeniu. Prowadzenie jest tutaj fajne. Samochód troszeczkę jest podsterowny i czasami, gdy po prostu jedziemy za szybko i skręcamy zbyt raptownie, to po prostu wywali nas na ścianę. Natomiast kąt skrętu jest tutaj świetny i mamy wrażenie, jak ja to mówię, że samochód po prostu połyka te zakręty. Trzeba się do niego przyzwyczaić. On bardzo podobnie w sumie prowadzi się do Carrera GT, gdzie prowadzenie jest inne, jest takie... No po prostu trzeba się do niego przyzwyczaić. Inaczej się prowadzą te samochody. Zobaczcie, jak tutaj. Ładnie sobie wchodzi, z niewielką prędkością jednak. Trzeba troszeczkę tą prędkość zmniejszyć, ale powiem wam, że jak się jedzie na autostradzie, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie sobie radzi i mam nadzieję, że to wam też pokażę. Mankamentem, jeśli chodzi o osiągi, jest, tak jak mówiłem, przyspieszenie. O ile do 200 km na godzinę przyspiesza całkiem ładnie, to już powyżej 300 jest lipa, mimo że wóz posiada 6-biegową skrzynię biegów razem ze wstecznym, czyli 5 biegów do przodu. Powinien w sumie ładnie tutaj śmigać, bo ma długie biegi, prawda? Właściwie to by był dobra opcja na dragi, bo mamy tutaj mało biegów i często byśmy mogli tutaj używać tak zwanego double shiftingu, czyli wielokrotnego shiftingu. Dlatego, że mamy tutaj mało biegów i zielona strefa perfekcyjnej zmiany biegów, może sobie pojedziemy jakieś draga, powinna być tutaj dosyć szeroka. No i samochód posiada dość dobre nitro, ponadprzeciętne na pewno. Mam nadzieję, że wam to zademonstruję. Okej, no to krótko o tym prowadzeniu już powiedziałem o osiągach, prędkość maksymalną widzieliście, 350 z czymś, tak? Power-upy mi nie działają, standardowo lubimy to i w ogóle. No to chodźmy na jakiś wyścig, ja coś tam wybiorę.
Okej, okay, moim przeciwnikiem jest m.in. Porsche Carrera GT. Mam mega laga na samym początku. Nie wiem, co się stało. Masakra. No i... oh shit. Wersja Ultra w ogóle to jest ta Carrera. Cholerka, ale mnie zlagowała na początku. Nie lubię tego. I nie pokazałem wam Nitra. Nitro w ogóle nie działa. Jak włączam... jak próbuję włączyć Nitro, to się robi jakiś lag mały. Co ten Lexus robi? Aha, o, już wiem, co on robi. On po prostu włączył auto finish. Ale dobrze, bo... to włączył auto finish, nawet nie wiem. Ale w sumie dobrze, bo start nie był w porządku, może tak. No i okej, okay, znowu kampus. Tym razem znowu moim przeciwnikiem jest Carrera GT. Mam tutaj nie ulepszone nitro, nie wydłużone nitro, ale widzieliście, że ono jest już całkiem niezłe. Nie jest najmocniejsze. Zobaczcie, nawet Carrera GT ma lepsze przyspieszenie, ale ja w tym moim Stirling Mosie mam słabe części uliczne. A zobaczymy zresztą na końcu wyścigu, jak to będzie wyglądało. A Carrera podejrzewam, że ma dużo, dużo lepsze. I uwaga, skręcamy. Prawie na pełnym gazie tutaj wszedłem, leciutko puściłem tylko w takiej drugiej fazie tego skrętu. Wyprzedziłem Carrera GT. Carrera GT właśnie ma dosyć podobne osiągi i prowadzenie do właśnie tego Stirling Mosa, tak jak wam mówiłem. 341 km na godzinę na częściach ulicznych i jednej wyścigowej. Jedna wyścigowa część jest turbo, bodajże zielone. Wyścigowe, także to i tak jest słabo. Jeszcze można sporo ten samochód naprawdę ulepszyć i wtedy będzie jeździł dużo, dużo lepiej. No i zobaczcie, jest prawie 300 km na godzinę i wóz się po prostu dławił. Ale zobaczcie, co się dzieje na przykład tutaj. Tutaj elegancko te zakręty połykamy. Nie ma absolutnie żadnego problemu. I to jest zdecydowana zaleta Stirling Mosa, że on po prostu te zakręty ładnie tutaj połyka. Nie ma absolutnie żadnego problemu z nimi. Szczególnie jak idziemy dosyć szybko. Na przykład zobaczcie sobie tutaj. Staram się przejechać jak najlepiej umiem. Po odpowiednim opanowaniu może naprawdę trudne miejsca w wyścigu ładnie pokonać. To jak z każdym samochodem, co prawda, ale w Stirling Mosie jest to łatwe po prostu. Zobaczcie, jak pięknie. Tutaj nie puszczałem w ogóle gazu. Cały czas na pełnym gazie jechałem. I on ładnie ten zakręt po prostu połknął. Dosłownie. A tutaj jak pięknie. Troszeczkę gazu puściłem. Tam na pół gazie jechałem. Ładnie po prostu sobie wszedł. Nie ma żadnego problemu. Także jeśli się już rozpędzimy do jakiejś tam prędkości, to Stirling Mosem możemy naprawdę duże prędkości średnie tutaj utrzymywać i w rezultacie nawet całkiem niezłe czasy kręcić, prawda? Szkoda, że tego nitra nie mogę wam pokazać, jest też dobre. Zobaczcie tutaj, jak pięknie. Także start jest tutaj słaby i na początku po prostu wszyscy gdzieś mi tam odfruwają, ale da się to nadrobić na właśnie zakrętach. Zaraz zobaczymy sobie na końcu wyścigu, jakie ta Carrera miała części i czy była gorsza, jeśli chodzi o części, czy lepsza. No ale myślę, że chyba dosyć porównywalne. Chociaż nie wiem, Carrera GT miała tam chyba 818 punktów. Musiała już coś tam mieć lepszego chyba. No ale zobaczymy za chwilkę, spokojnie. Pokażę wam też bodykity, których nie ma chyba teraz, bo wcześniej był jakiś tam bodykit, który coś tam zmieniał, jeśli dobrze pamiętam. Obecnie Stirling Mos jest dość drogi, kosztuje 8000 boostów. Nie wiem, czy to się dobrze przekłada na osiągi, czy to jest opłacalny zakup. Na pewno nie jeśli chodzi o przyspieszenie, bo przyspieszenie mam tutaj słabe, chociaż tak jak mówię, trzeba pamiętać, że ja mam ciągle tutaj części uliczne, prawda? Więc jeszcze te osiągi mogą się tutaj znacznie poprawić, ale już na tym poziomie widzę, że dławi się przy 300 km na godzinę. Ma po prostu zadyszkę i nie chce dalej ładnie przyspieszać, tylko powoli sobie
dobija do tych 340 iluś kilometrów na godzinę. Tak. I proszę was, oj, teraz trochę skopałem. Ale ogólnie można naprawdę fajnie przejechać takie długie, długie trasy. Prędkość maksymalna 342 km na godzinę. I części uliczne, wyścigowe turbo, nawet sportowe, niebieskie i uliczne, uliczny silnik. I tutaj kolega, ultra opony, wyścigowe hamulce, wyścigowe zawieszenie, przekładnia nawet profesjonalna, nawet takie całkiem dobre części w sumie. I miał jeszcze skill na wzrost osiągów, który mu tutaj nie działał, ponieważ nie było nawet trzech graczy, było tylko dwóch. Więc zdaje się, że Stylnik MOS ma nieco lepsze osiągi niż Carrera GT. I chyba Carrera GT gdzieś około właśnie tyle samo kosztuje co Stylnik MOS. I tutaj w Stirlingu, w Mercedesie, mamy lepsze nitro. No i dodatkowym smaczkiem, jak dla mnie, co ja bardzo lubię w samochodach egzotycznych, to są te wydechy z boku. Chociaż po jakimś czasie pewnie się brudzą tutaj gdzieś boki, drzwi i tak dalej, więc trzeba sobie zatrudnić jakiegoś, nie powiem, murzynka, żeby to nam ładnie czyścił. Także Stylnik MOS. Bardzo fajnie się zachowuje na zakrętach. Zdecydowanie polecam, jeśli ktoś lubi tego typu samochody. Jeśli komuś się podoba, to oczywiście jest to pozycja obowiązkowa. Z wyglądu, jeśli komuś się podoba. Dla mnie jest po prostu megaśny. Chociaż, tak jak mówię, te osiągi nie są takie, jak ja bym tego chciał. No ale chodźmy teraz jeszcze do garażu. Zobaczmy sobie części do tuningu wizualnego. Tak jak mówiłem, bodykitów nie ma tutaj żadnych. Są jednak spoilery. Wyobraźcie sobie spoiler do takiego pięknego kształtu tutaj wsadzać. To jest porażka. Rozumiem zmienić felgi, bo felgi mi się tak średnio podobały. No ale zobaczcie, jak wygląda spoiler. No czujecie bit? No czujecie to? Aż mi tak łzawią oczy, jak na to patrzę. Aż mi tak smutno się robi. Nie mogę. Oryginalnie Stylnik MOS ma tutaj taki mały spoiler. On się wysuwa w zależności od tego, jaką prędkość osiągamy. I tak, to są spoilery i masek. Nie mamy też tutaj żadnych bodykitów również. Cena to jest, tak jak wspomniałem, 8000 speed boostów. Także 40 zł, przekładając na złotówki, jest to dosyć sporo, jak na taki samochód. Chociaż mówię, można go jeszcze sporo ulepszyć i na pewno będzie się tutaj zachowywał lepiej. 8000 boostów, normalne części ma jakieś tam dziwne. Mi się na nich strasznie dziwnie jeździło, jak włożyłem sobie Amerykony, samochód zaczął się jakoś tak sztywniej i ładniej prowadzić. Chociaż statystyka mu się nieco obniżyła. No dobrze, no to chodźmy sobie do jazdy dowolnej i krótko podsumuję samochód, chociaż w zasadzie już go podsumowuję od jakiegoś czasu, bo wyścig był dosyć długi. No kurczę, ktoś mi tu zasłonił. Więc Stylnik MOS. Czy polecić? Jeśli komuś się podoba, to jak najbardziej. Trochę brakuje tutaj tych osiągów i można by było je sobie jeszcze jakoś tutaj podkręcić częściami, ale zdaje się, że dalej nie jest to dobry konkurent do Pagani Zondy Cinque, czy CCXR-a, czy Agery. Powiedziałbym, że jest troszeczkę za słaby. Jeśli mamy trasę, gdzie jest dużo zakrętów, na przykład na Petersburg Dam, tam sobie właśnie Stylnik MOS bardzo ładnie poradzi, ale no cóż, jeśli by spotkać takiego samego gracza z takimi samymi umiejętnościami jak my i spotkać go na jakiejś takiej trasie długiej jak Campus Interchange, jak tutaj, gdzie jechałem przed chwilą, to myślę, że wygrałaby Agera z tym SLR-em jak najbardziej. No cóż, jeśli podobał wam się ten przegląd, to dajcie łapkę w górę, nie krępujcie się, komentujcie, mówcie, co tu poprawić, co mówić więcej, o czym, co wam pokazać może. Ja wam mogę wszystko pokazać, jeśli chodzi o Worda, tylko mi piszcie w komentarzach o waszych pomysłach, o tym, o czym może tam nie wiecie, a chcecie się dowiedzieć.
Dziękuję Wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie. Trzymajcie się, na razie. Hej!